Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Kiedy podczas polowania na kaczki zimą 2000 roku Jerry Michael Williams rozpłynął się we mgle nad jeziorem Seminole w hrabstwie Jackson na Florydzie, policja sugerowała, że padł ofiarą nadmiernego apetytu aligatorów. Jego matka, Cheryl Williams, od razu wiedziała, że to wykluczone. Doskonale zdawała sobie sprawę, że sytuacja życiowa jej syna była bardzo niestabilna i wśród jego najbliższych były osoby, które na tym, co się stało, zyskały i to kwoty wprost zawrotne. Jej upór sprawił, że ponad 17 lat później sprawa znalazła swój finał i matka poznała losy swojego syna. Jerry Michael Williams, który na co dzień posługiwał się swoim drugim imieniem, Mike, znał swoją żonę Denise jeszcze z czasów przedszkolnych. Teraz mieli już 18-miesięczną córkę i wydawałoby się, że ich życie układa się zupełnie zwyczajnie, bardzo sympatycznie i spokojnie. Jednak rankiem 16 grudnia 2000 roku Williams nie wrócił do domu po polowaniu na kaczki. Zawiadomiono policję, której udało się trafić na opuszczoną łódkę w zatoce po zachodniej stronie jeziora. Rozpoczęły się ogromne poszukiwania mężczyzny, które jednak nie zakończyły się sukcesem. 31-letni utalentowany rzeczoznawca majątkowy przepadł bez śladu. Śledczy doszli do wniosku, że najprawdopodobniej stał się po prostu posiłkiem wygłodniałych aligatorów, ale znawcy tematu poinformowali jego matkę, że jest to niemożliwe, a w każdym razie niezwykle mało prawdopodobne. Co prawda o tej porze roku w tej części świata aligatory nie hibernują tak typowo, raczej poddają się brumacji, co oznacza, że choć nie śpią jak kamień, to prawie nie jedzą lub bardzo, bardzo mało, a ich metabolizm znacznie zwalnia. Było więc bardzo wątpliwe, by spałaszowały tego typu danie doszczętnie i tak szybko. Cheryl, matka mężczyzny, nie była tym szczególnie zdziwiona, bo od samego początku podejrzewała, że ten scenariusz zdarzeń jest absurdalny. Szczególnie w świetle faktów, że dosłownie kilka miesięcy przed zniknięciem jej syna sprzedano mu polisę ubezpieczeniową na życie o wartości $1 000 000. I nie była ona jedyną. Pewnie powiecie, cóż, takie zbiegi okoliczności się zdarzają, chociaż z pewnością zdecydowanie należałoby im się przyjrzeć. Sęk jednak w tym, że to i tak ten najmniej działający na wyobraźnię pretekst do głębokiej analizy tego, co się tu wydarzyło. Otóż agent ubezpieczeniowy, który wcisnął polisę zaginionemu, Brian Winchester, 45-letni mężczyzna, w 2005 roku ożenił się z wdową po Michaelu, Denise Williams. W ten oto sposób agent i żona nieszczęsnego myśliwego stali się milionerami. Matka mężczyzny, nie w ciemię bita, od razu zrozumiała, że właśnie ta para to jedyni ludzie, którzy skorzystali na tym, co się stało. Poza nimi wszyscy ponieśli ogromne straty. Matka na zawsze pożegnała syna, a mała córka mężczyzny będzie się wychowywać bez ojca. Denise i Brian natomiast żyli jak w bajce. Nie umiem wyjaśnić, w jaki sposób udało im się odwrócić od siebie podejrzenia, zarówno policji, jak i ubezpieczyciela, który zazwyczaj przecież nie kwapi się do wypłaty tak znacznych sum bez dogłębnego zbadania sprawy, a w tym przypadku okoliczności śmierdziały na kilometr. Tak czy owak para żyła jednak zupełnie spokojnie i wszystko wskazywało na to, że oprócz matki zaginionego nikt nie będzie ich niepokoił. Do czasu. Denise, teraz już Winchester, nie wytrzymała ze swoim nowym mężem jakoś szczególnie długo. Klimat związku stopniowo zaczął się psuć, a w 2012 roku kobieta podjęła decyzję o rozstaniu. Cheryl Williams zrozumiała, że jest to jej wielka szansa na wyjaśnienie, co stało się z jej synem. Niebiosa wreszcie jej sprzyjały. Choć to może w sumie niefortunne określenie, bo okoliczności, w jakich doszło do zwrotu akcji w tej sprawie, były iście piekielne. Otóż Brian, który miał już pewność, że żona podjęła ostateczną decyzję w sprawie ich rozstania, schował się na tylnym siedzeniu samochodu, kiedy jego prawie już była żona robiła zakupy. Gdy kobieta wróciła do auta,
mąż czekał tam już z lufą, gotową do wycelowania w ukochaną. Denise oczywiście nie miała innego wyjścia, jak tylko podporządkować się mężowi, którego starała się jakoś okiełznać. Ten jednak był bardzo podminowany i wykrzykiwał różnego typu rewelacje o tym, że zamierza skrócić swoje życie. Wobec tego Denise zaczęła się obawiać, że przy okazji i ona może nie doczekać starości. Solennie więc obiecała, że zachowa tajemnicę w kwestii tego, co zaszło w aucie i przemyśli jeszcze kwestię rozstania. Gdy jednak tylko bezpośrednie zagrożenie minęło, natychmiast zadzwoniła na policję, informując o tym, co się stało. Było jasne, że Brian nie jest już osobą, która zagwarantuje bezpieczeństwo swojej rodzinie, wobec czego sędzia zdecydował o umieszczeniu go w areszcie, między innymi przez wzgląd na dobro 17-letniej już córki Denise. Cheryl Williams zrozumiała, że teraz śledczy mają drugiego męża Denise na widelcu i wreszcie w sprawie jej syna coś może ruszyć. Kobieta, doświadczona życiowo, zdawała sobie sprawę, że Denise tym sposobem stała się jedyną osobą, która tak naprawdę skorzystała na zniknięciu Michaela, bo jej drugi mąż raczej nie będzie miał już okazji wieść szczęśliwego życia na wolności. Rzeczywiście, otrzymał wyrok 20 lat za kratkami. Starsza pani wiedziała, że to go zapewne złamie i wpłynie na to, że język mu się rozwiąże. Spokój matki zaginionego burzył jedynie fakt, że Brian może chcieć uciec z tego świata, a wtedy nigdy już nikt nie dowie się, co spotkało jej syna. Kobieta przyznała, że zarówno policja, jak i jej rodzina, w tym nawet jej drugi syn, nie mają już żadnych złudzeń i wiedzą, że Michael najprawdopodobniej odszedł na zawsze. Matka jednak miała cichą nadzieję, że być może ktoś jednak go szantażował w jakiś sposób. Zmusił do odejścia z rodzinnego domu czy zmiany tożsamości, ale gdzieś tam jest cały i zdrowy. Nie kryła, że odkąd syn zniknął, nie widziała swojej wnuczki, a to przecież już wiele lat. Spotkań zakazała dziewczynce matka, co babcia uważała za ogromny egoizm, a także za po prostu bardzo podejrzane zachowanie. Przez ostatnie lata Cheryl Williams wysyłała dziesiątki, jeśli nie setki listów do władz różnego szczebla, w tym do gubernatora Florydy, by ten przekonał śledczych do kontynuowania śledztwa. Występowała w mediach, przekonana, że syn padł ofiarą jakiegoś ataku, spisku. Przez wielu uważana była za zdziwaczałą już nieco starszą panią, która nie może się pogodzić z tym, że syn uległ wypadkowi. Ich miny jednak zupełnie się zmieniły, kiedy ponad 17 lat po tym, jak Mike Williams zniknął, jego ówczesna żona została aresztowana w trakcie pracy w swoim biurze na Florida State University, gdzie była księgową i specjalistą podatkowym. Wszyscy pytali, czy obyło się bez incydentów, na co policjanci przewrotnie odpowiadali, że trudno byłoby o nie, ponieważ kobieta została od razu skuta. Opinię publiczną obiegła elektryzująca informacja, że wreszcie znaleziono ciało rzeczoznawcy nieruchomości. W związku z tym ława przysięgłych oskarżyła Denise o to, że stoi za zniknięciem swojego męża. Dla przyjaciół mężczyzny, którzy chyba już nie liczyli na to, że po tylu latach cokolwiek jeszcze uda się w sprawie ustalić, to był ogromny szok. Z drugiej jednak strony przyszła jakiegoś rodzaju radość i napięcie wynikające z oczekiwania na ostateczne rozwiązania, na odkrycie tajemnicy. Teraz zarówno znajomi pary, jak i opinia publiczna starali się zrozumieć, o co chodziło w tej sprawie i dlaczego do aresztowania doszło tak późno. Podstawowe fakty były zrozumiałe. Brian Winchester, który sprzedał Mike'owi polisy, ożenił się później z jego żoną, co pozwoliło parze rozpocząć nowe życie na wysokim poziomie. Motyw był oczywisty, ale nikt postronny nie mógł zrozumieć, jak ta para w ogóle się ze sobą dogadała i kiedy, skąd wzięło się ich małżeństwo i jakie miało podłoże. Nikt nie wiedział, czy zaplanowali to wspólnie, czy był to projekt agenta ubezpieczeniowego, a może żony, która potem z wdzięczności związała się z nim. Każdy chciał poznać historię, która kryje się za tymi wydarzeniami. Policja jednak, co oczywiste, koncentrowała się początkowo bardziej na chwaleniu śledczych za ich niezłomne poświęcenie i konsekwencje w dążeniu do rozwiązania tej sprawy.
Podkreślano nieustanny wysiłek policji, wspaniałą współpracę z prokuratorami, a następnie z wielką ławą przysięgłych, która była zdecydowana postawić przed sądem osoby odpowiedzialne za zniknięcie Mike'a Williamsa. Co prawda wszyscy, którzy od początku śledzili sprawę, rozumieli, że najbardziej niezłomna była matka zaginionego, która od pierwszych dni była gotowa wskazać osoby, które stoją za skrzywdzeniem jej syna. Ale albo nikt nie chciał jej słuchać, albo nie widział szans, żeby dzięki dowodom zaprzeczyć wersji o aligatorach, wypadnięciu z łódki, czy też innym, zakładającym, że Mike właściwie jest sam sobie winien. Mógł uważać, bo przecież na pewno nikt na niego nie czyhał, no gdzieżby, takie teorie spiskowe matki. Ostatecznie jednak policji pomogli sami sprawcy, którzy w pewnym momencie nie mogli już najwyraźniej na siebie patrzeć. A przynajmniej żona na swojego drugiego męża. Ale nawet sposób pozyskania informacji o tym, gdzie było ciało, na tym etapie śledczy utrzymywali w najgłębszej tajemnicy. Przyznali tylko, że odnaleźli je w błocie, w pobliżu miejsca, gdzie kotwiczyło się łodzie, na końcu Gardner Road w północnym hrabstwie Leon. Okazało się, że 12 października nawet ekipa, która oczyszczała wówczas ten zalesiony teren i budowała instalacje, które miały powstrzymać wody sąsiedniego jeziora, Carley, nie wiedziała, czego właściwie szuka i do czego ma doprowadzić ta wielka akcja umieszczania na tym terenie tam wodnych i pomp. Jednak 30 osób przez 16 godzin dziennie pracowicie kopało w błocie za pomocą ogromnych łyżek. Oczywiście gapiów nie brakowało, ale ostatecznie doszli oni do wniosku, że muszą to być pewnie jakieś ćwiczenia. Tajemnicę udało się więc utrzymać, dzięki czemu nie było żadnych plotek, domysłów i prób mataczenia w śledztwie. Te rzekome ćwiczenia były niezwykle widowiskowe, bo powstrzymanie wód jeziora okazało się ogromnym przedsięwzięciem. Wydawało się, że to syzyfowa praca, która jednak przyniosła efekty. W środę 18 października, kiedy to w końcu znaleziono Williamsa. Testy DNA potwierdziły, że to był poszukiwany od dawna myśliwy. Informacje sączyły się do mediów bardzo powoli, a opinia publiczna szalała. Na razie wiedziała jedynie, że Dennis Williams i Brian Winchester przez około 9 miesięcy planowali pozbycie się Williamsa. To Winchester miał być odpowiedzialny za posłanie Mike'owi kuli, ale głową przedsięwzięcia miała być Denise. Kiedy już byli zdecydowani, że rozpoczną razem nowy rozdział życia, wpadli na pomysł, że sfinansuje to polisa Mike'a. Skłonili go do jej podpisania. Wielu nie mogło zrozumieć, jak tej parze udało się namówić Williamsa do podpisania dokumentów, które byłyby przecież na niego wyrokiem, jeżeli zdawał sobie sprawę, że jego żonę i agenta ubezpieczeniowego łączy romans. Czy mógł tego nie zauważyć? I skąd w ogóle Winchester wziął się w życiu tego małżeństwa? Początkowo nie było łatwo poskładać elementy tej układanki, tym bardziej, że adwokat Denise wypowiedział się na ten temat stanowczo, zdejmując odpowiedzialność ze swojej klientki. Zapewniał, że nie ma ona nic wspólnego z atakiem na swojego 31-letniego wówczas męża i nie mogła nawet podejrzewać, że agent ubezpieczeniowy zasadzi się na jego życie. Prawnik dowodził, że Winchester mści się teraz na żonie, która chce rozwodu i składa fałszywe zeznania, które oczerniają niewinną kobietę. Na jej udział w sprawie nie ma oczywiście żadnych dowodów. Jak się jednak domyślacie, prokuratorzy ani myśleli zaufać Denise, która bardzo szybko swego czasu wypłaciła przecież pieniądze z polis, z których żyła wraz ze swoim nowym mężem przez lata. Dziennikarze zaczynali powoli odkrywać kulisy całej tej sprawy. Okazało się, że Winchester i Denise Williams znali się właściwie od przedszkola. Początkowo jednak ich drogi nie przecinały się w sytuacjach typowo romantycznych. Byli po prostu znajomymi, a później przyjaciółmi. Obydwoje byli z tego samego rocznika, a ich życie toczyło się w pewien sposób równolegle. W tym samym roku zawarli związki małżeńskie ze swoimi, teoretycznie, drugimi połówkami, których oboje poznali w North Florida Christian High School.
Denise, na etapie, kiedy nie zwracała jeszcze uwagi na Winchestera, była wpatrzona w swojego przyszłego męża, Mike'a, który już w szkole był wybitnym sportowcem i przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Denise natomiast była cheerleaderką, która zwyciężała w różnego typu szkolnych plebiscytach, na przykład na najlepiej ubraną dziewczynę. Była to więc para popularna, piękna, efektowna, która pasowała do siebie jak ulał. W szkole była jeszcze druga, bardzo podobna, którą tworzył właśnie Brian Winchester, późniejszy agent ubezpieczeniowy, oraz Katie. Los bez przerwy stykał obydwie pary, które żyły tuż obok siebie od liceum. Pobrali się nawet w tym samym roku, w 1994, a co dziwniejsze, ich dzieci również urodziły się równocześnie w 1999 roku. Kiedy jednak mąż Denise witał na świecie swoją ukochaną córkę, nie miał zielonego pojęcia, że jego żona już od 2 lat ma romans z jego szkolnym kolegą Brianem Winchesterem. Pozornie wyglądało na to, że dwie pary mają ze sobą po prostu wiele wspólnego. Te same pasje, zainteresowania, znają się prawie od małego. Swoją przyjaźń pielęgnują od liceum, a w 30 urodziny wciąż doskonale się rozumieją i wspierają, jak to w niezawodnej paczce. Jednak, jak twierdził Winchester, był już w tamtym czasie głęboko zaangażowany w romans z Denise, która wyraźnie szukała wsparcia, ponieważ była nieszczęśliwa w swoim związku, pełnym według niej pretensji i słownej agresji. Agent ubezpieczeniowy jednak przyznawał po latach, że nie rozumie, jak mogło dojść do tego, co się stało, bo początki zupełnie tego wszystkiego nie zapowiadały. On sam był zadowolony ze swojego życia. Jak mówił, miał dobrą żonę i dziecko, a Denise była jego ucieczką od problemów i swego rodzaju rozrywką. Nigdy nie myślał o tym, aby opuścić dla niej swoją rodzinę, ale nawet nie wie, kiedy Denise zaczęła nim manipulować. Opowiadała, jak bardzo jest nieszczęśliwa z Mike'iem i marzyła o nowym życiu u boku Winchestera. Mąż Denise, jak sądził Winchester, nie wiedział nic o romansie, ale coś mógł podejrzewać, bo jego małżeństwo weszło w bardzo dziwną i niezręczną fazę. Kiedy mąż chciałby jego rodzina rozkwitła, planował nową pracę, przeprowadzkę do większego domu w innym mieście oraz drugie dziecko, żona nie chciała o tym słyszeć. Im bardziej jej mąż nalegał, by odmienili swoje życie, tym bardziej ona była zestresowana, napięta i żądna zmian, ale zupełnie innych niż planował to Mike. Wkrótce para kochanków mówiła już tylko o tym, co zrobić, by Denise mogła uwolnić się od męża i rozpocząć życie z Winchesterem. On sam po latach nie rozumiał, jak to się stało, że zamiast uwolnić się z tej toksycznej relacji, zaczął powoli ulegać presji, która z każdą chwilą rosła. Na początku sądził, że wykpi się obietnicą rozwodu i wizją nowego związku, ale Denise nie chciała o tym słyszeć. Przynajmniej ona nie zamierzała być postrzegana jako rozwódka, a na dodatek wiedziała, że mogą sobie nie poradzić finansowo. Trzeba było to dobrze przemyśleć i zadbać, by nowy start miał naprawdę imponujący rozmach. Kobieta roztaczała przed kochankiem wizję ich ekscytującego, bogatego i spokojnego życia. Wreszcie u boku tych naprawdę ukochanych osób. Co prawda mężczyzna nie był do końca przekonany, że właśnie tego mu potrzeba, ale jego kochanka nie ustępowała. Ani się obejrzał, kiedy rozpoczęły się rozmowy o tym, że obydwie zaprzyjaźnione pary mogą wyruszyć pewnego dnia na wyprawę łódkami po jeziorze. Tę eskapadę po rzekomym wypadku przeżyliby tylko Brian i Denise. Winchester zdecydowanie się na to nie zgodził. Stwierdził, że Katie była matką jego syna i nie chciałby, aby dziecko wychowywało się bez niej. Ten argument oczywiście nie spodobał się Denise, więc ukochany pospiesznie przedłożył inny, całkiem przekonujący. Mianowicie jego żona nie była ubezpieczona na zbyt oszałamiającą kwotę, więc pozbycie się jej oznaczałoby tylko i wyłącznie dodatkowe problemy, a małe korzyści. Dla uspokojenia Denise dorzucił nawet, że dużo lepszym pomysłem byłoby pójście jego i Mike'a na polowanie, podczas którego doszłoby do wypadku.
Być może rzeczywiście ten pomysł miał być tylko sposobem na zatarcie złego wrażenia, które Winchester zrobił na Denise upieraniem się przy zachowaniu przy życiu swojej żony. Ale ostatecznie słowa te jednak wypowiedział i Denise nigdy już nie zeszła z obranej drogi. Teraz to był ich wspólny plan. Warto jeszcze oczywiście zaznaczyć, że nadmierna łatwowierność na pewno nie jest wskazana, bo musimy też pamiętać, że jest to wersja samego Winchestera, który być może nieco dodał i sporo ujął. Z całą pewnością chciał się trochę wybielić. W każdym razie stwierdził, że, zacytuję, Denise ma w sobie coś, co sprawia, że ludzie robią dla niej różne rzeczy, a ona minimalizuje swoje poczucie winy, usypia sumienie i umniejsza swój udział w czymkolwiek, co złe, podsumował. Dodał jeszcze. Chciała, żeby wszystko spoczywało na mnie, a nic na niej. Miała w głowie scenariusz, w którym chodziło o wypadek i pomimo, że planowała zupełnie coś innego, zachowywała się, jakby w to uwierzyła. Kiedy jakieś 6 miesięcy przed godziną zero wszystko było dopięte na ostatni guzik, przyjaciel sprzedał kumplowi polisę na życie o wartości $1 000 000. Ale to nie wszystko, bo uzupełnił 2 pozostałe, które w sumie były warte $750 000. W końcu Denise przekonała swojego przyszłego męża, że czeka ich długie i szczęśliwe życie, wypełnione spełnianiem marzeń za prawie $2 000 000. Jednak Denise, która uważała, że finał jest bliski, przestała się przejmować pozorami i nie pilnowała się już tak jak kiedyś, dzięki czemu Mike zauważył, że dzieje się coś złego. Na początku zorientował się, że z ich konta znikają regularnie pieniądze, a Denise dziwnie się zachowuje. Nie inwestuje w dom ani w związek, tak jakby cała jej uwaga skupiona była zupełnie na czymś innym. Domyślał się, że albo miała romans, albo zaangażowała się w coś, co chciała utrzymać w tajemnicy. Być może na przykład uzależniła się od nielegalnych substancji. Pomyślał jednak, że nie ustąpi i będzie walczył o ten związek. W okolicy 6. rocznicy ślubu był już bardzo zdecydowany. Nie krył, że pragnie kolejnego dziecka, które być może poczną na przykład na wiosnę na Hawajach. Denise struchlała. Nie wiedziała już, co ma mówić i jak się wykręcać. Uznała, że czas ją goni, a Winchesterowi wyjaśniła, że tak naprawdę chodzi o to, że jej córka dorasta i z każdym dniem jest coraz bardziej świadoma. Może dostać traumy. Muszą się pospieszyć, bo mała nie może zapamiętać momentu, gdy straci tatę. Przyznacie, że to bardzo wielkoduszna kobieta o złotym sercu. Ta cudowna matka roku nie wiedziała jednak o tym, że jej mąż kocha z kolei swoją matkę, której bardzo ufa i to właśnie jej opowiedział o swojej rodzinnej sytuacji i o tym, że coś dziwnego dzieje się z jego żoną. Wspomniał, że podejrzewa ją o romans i jest już pewien, że kobieta kombinuje coś podejrzanego. Radził się matki, jak ma postąpić, ale ponieważ nie do końca jeszcze było wiadomo, co jest problemem, trudno było ustalić jakąś strategię. Ta z Hawajami i długą, szczerą rozmową wydawała się całkiem w porządku. Serce matki jednak wiedziało, że zwykle w życiu nie jest to takie proste i piękna sceneria nie rozwiąże problemów, które ewidentnie były już bardzo poważne. Syn był człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Nie szukał sobie kłopotów i nie wymyślał nierealnych teorii. Jeśli czuł, że coś było nie w porządku, to musiało być naprawdę bardzo źle. W sobotę 9 grudnia 2000 roku kochankowie powtórzyli sobie swój plan. Zakładał on, że Winchester zabierze swojego rywala do sekretnego miejsca polowań na kaczki nad jeziorem. Muszą oczywiście wyruszyć bardzo wcześnie. Co prawda trudno było przekonać Mike'a, że warto jechać na polowanie aż tak daleko, prawie godzinę drogi, podczas gdy całkiem atrakcyjne pod tym względem tereny były dosłownie na wyciągnięcie ręki. Niemniej jednak Brian przekonywał przyjaciela, że doskonale zna tamto jezioro i wie, jak polować, żeby była to prawdziwa frajda. Niewierna żona miała zadbać o to, aby mąż nie zaspał. Trzeba było jeszcze pamiętać o alibi. Wymyślili to tak, że po tym jak Winchester pozbędzie się Mike'a, wyruszy na polowanie ze swoim teściem, który będzie na wieki przekonany o tym, że jego zięć był z nim w czasie, gdy zniknął jego przyjaciel i będzie go bronił po grób.
Denise natomiast miała wydzwaniać do znajomych i bliskich, żeby ci mogli później przysiąc, że z pewnością była w domu zajęta rozmowami, wtedy, gdy doszło do krytycznych wydarzeń. Jakież było zdziwienie Winchestera, kiedy ten świetny plan zawiódł z początkowo niezrozumiałego dla niego powodu. Williams odwołał wyjazd, tłumacząc, że ich planów dzisiaj nic już nie uratuje. Brzmiało to bardzo tajemniczo, wobec czego zawiedziony Winchester zadzwonił po wyjaśnienia do Denise. Okazało się, że to ona stała za zmianą planów, ponieważ straciła rezon, chciała się wycofać. Jej kochanek, jak później zeznawał, poczuł w końcu ogromną ulgę, choć był zdezorientowany. Nie wiedział, co się dzieje, ale sądził, że najgorsze już za nim. I kiedy nie będzie poddawany już nieustannej presji, ich plan z pewnością pozostanie tylko w ich głowach, a z czasem przejdzie do historii. Po paru latach będą się z niego śmiać. Niestety jednak nie trzeba było długo czekać na to, żeby Denise z powrotem zapragnęła wolności i wielkich pieniędzy. Oświadczyła kochankowi, że razem z mężem wyruszy na rocznicową wycieczkę w sobotę 16 grudnia. Trzeba przyznać, że była to kobieta, która potrafiła planować na zimno i manipulować ludźmi z niezwykłym sprytem. Zaczęła wywierać nacisk na kochanka, tłumacząc mu, że nie ma chwili do stracenia, ponieważ obchody rocznicy ślubu niechybnie będą się wiązały z igraszkami, a przecież Winchester chyba nie chce, by jego ukochana tak właśnie spędziła całą sobotnią noc. Warto byłoby zatem sprawę zamknąć i to jeszcze rano. Wobec tego już w piątek wieczorem Winchester przystąpił do realizacji planu. Zabrał swoją żonę Katie na koncert ulubionego zespołu do Floyd Music Store. W tym czasie jego synem zajmowała się opiekunka. Mąż zadbał o to, by żona świetnie się bawiła i nie żałował jej drinków. Efekt był oczywisty. Gdy tylko wrócili do domu, Katie padła na łóżko i nie obudziła się aż do rana. W tym czasie para spiskowców prawie ze sobą nie rozmawiała, tak by nie można było im potem udowodnić zmowy i współdziałania. O świcie w sobotę dwaj koledzy spotkali się na stacji benzynowej w pobliżu autostrady. Winchester doskonale wiedział, że kolega zapewne będzie do niego dzwonił, by omówić szczegóły spotkania. Skłamał jednak zawczasu, że jego telefon jest zepsuty, aby zniechęcić kolegę do jakiegokolwiek kontaktu. Zresztą także później, w trakcie całego wypadku, podczas którego poruszali się przecież dwoma osobnymi samochodami. Było jeszcze ciemno, kiedy zwodowali łódź Williamsa. Mężczyzna niczego nie podejrzewał. Winchester zachowywał się zupełnie normalnie i zgodnie ze wszystkimi schematami związanymi z wyprawą na polowanie. Sama lokalizacja nie była przypadkowa. Chodziło o to, aby biedny Williams musiał założyć bardzo ciężkie wodery, bez których na tym terenie nie byłby w stanie funkcjonować. To właśnie one miały być przyczyną tego, że Mike, gdy tylko wylądował w wodzie, od razu poszedł na dno. Wodery niby wypełniły się wodą i były niczym kamienie. Tak to właśnie miało wyglądać dla policji. Ale gdyby rzeczywiście Mike poszedł na dno razem z woderami, nie byłoby żadnego śladu po wypadku. W rzeczywistości więc musiało to wyglądać nieco inaczej. Kiedy przyjaciele, jakkolwiek ironicznie to nie brzmi w tej sytuacji, dotarli do miejsca, w którym miało dojść do wypadku, Brian zmusił Mike'a, by ten zdjął wodery i kurtkę po to, aby później mogły zostać znalezione razem z łódką, co sugerowałoby, że ciało zostało skonsumowane przez zwierzynę. Tak przygotowany przez rywala Mike został zmuszony do wstania i usłyszał dyspozycję, aby wskoczył do wody, z której sam z pewnością nie mógłby się wydostać w tamtym miejscu, a Brian tymczasem odpłynąłby. Oczywiście plan był idiotyczny, bo Mike co prawda był kompletnie przerażony i zdumiony, ale nie głupi i wiedział, po co ma do tej wody wskoczyć. I ani myślał. Wtedy z kolei spanikował Winchester, który kompletnie nie miał pojęcia, co zrobić w tej sytuacji, wobec czego po prostu skierował w stronę byłego przyjaciela lufę i nacisnął spust. Potem pozostało już tylko wrócić i zacumować łódź, w której umieścił kurtkę i wodery. Mike znalazł się w ciężarówce, a strzelba wyfrunęła przez okno. Winchester wrócił do domu i bezszelestnie dołączył do żony w łóżku,
po czym zrobił przedstawienie pod tytułem „Ale nawaliłem, jak mogłem zaspać na polowanie statusiem”. Chcąc naprawić gafę, szybko się skontaktował z teściem, przepraszając go za zmianę planów. Żona była święcie przekonana, że jej mąż po wczorajszym upojnym wieczorze odsypiał po prostu troszeczkę za długo i nawet do głowy jej nie przyszło, że mógł gdziekolwiek wychodzić. Winchester udał się na zakupy. Zaopatrzył się w plandekę i łopatę. Musiał się przecież pozbyć Majka, który wciąż znajdował się w jego aucie. Jak później opowiadał, właściwie z tego dnia niewiele pamięta. Wszystko to było jakby złym snem i to na dodatek kogoś zupełnie innego. Przed nim była jeszcze rola życia, bo musiał odegrać zdumionego i przestraszonego przyjaciela, który nagle dowiaduje się, że znaleziono pustą łódź Majka Williamsa, po którym jednak nie ma nawet śladu. Oczywiście pomagał przeszukiwać jezioro. Wiedział jednak, że akurat w tym miejscu jego przyjaciela z pewnością nikt nie znajdzie. Winchester jednak zawiódł swoją ukochaną, ponieważ popełnił jeden zasadniczy błąd, który wyjdzie na jaw, jeżeli kiedykolwiek ktoś odnajdzie Majka Williamsa. Problem polegał na tym, że jego kolega będzie miał w głowie dziurę, co dowiedzie, że nie ma mowy o wypadku. Mężczyzna zdecydował, że nigdy nie powie Denise o tym, jak naprawdę potoczyły się wydarzenia i nie przyzna się, że wymknęły mu się one spod kontroli, wskutek czego musiał zmienić plany. Zresztą zachowanie tajemnicy nie było trudne, bo Denise nie chciała już więcej rozmawiać o tym, co zaszło i wolała nie wiedzieć, jak doszło do wypadku, bo właśnie tak mówiła o tym, co się stało, jeżeli już w ogóle kiedykolwiek do rozmowy dochodziło. W wypadek konsekwentnie nie wierzyła matka Majka, która co jakiś czas otrzymywała kolejne dowody na to, że intuicja jej na pewno nie zawodzi. Już kiedy jej była synowa wyszła za agenta ubezpieczeniowego, który sprzedał polisę jej synowi, była pewna, że musi tu chodzić o bezduszny, zimny, wyrachowany plan. Wiedziała, że jej syn bardzo kochał swoją rodzinę i był gotowy ją powiększyć. Chciał zadbać o swoje małżeństwo i robił wszystko, by żona była zadowolona. Marzył o większym domu i lepszej lokalizacji. Denise natomiast myślała tylko o pieniądzach i była gotowa na wszystko, by je zdobyć. Z perspektywy czasu, nie bez pewnej satysfakcji, można stwierdzić, że kobieta jednak wpadła w kolejną pułapkę, ponieważ jedynym gwarantem jej bezpieczeństwa był teraz Winchester, wobec którego musiała być bezwzględnie lojalna. Obiecali sobie, że nigdy nikomu nie powiedzą, co się wydarzyło i tylko w ten sposób pozostaną poza podejrzeniem, a nawet gdyby ktoś próbował ich obwinić za to, co się stało, nie znajdzie żadnych dowodów, bo oni takowych nie wskażą. Para jednak nie wiedziała, jak tego typu tajemnica wpływa na związek, a okazało się, że wprost fatalnie. Tym bardziej, że sekret jest mroczny, obciążający sumienie, ale co gorsza, para wzajemnie ma na siebie haka i to tak wielkiego, że cały czas ma pokusę szantażowania drugiej osoby, dzięki czemu ma nadzieję dominować w związku. Niemniej jednak jasne jest, że zarówno jedno, jak i drugie ma w tym starciu takie same możliwości i szanse. Jedno mówi, jeśli nie zrobisz tego, co chcę, powiem, co zrobiłeś. Ale drugie odpowiada, jeśli nie postąpisz tak, jak ja żądam, to ja zdradzę twój sekret. Jak się domyślacie, tego rodzaju napięcie nie wróży dobrze małżeństwu, które staje się w zasadzie parą zakładników, którzy wzajemnie trzymają się na muszce. Poza tym łatwo było nabawić się paranoi. Im bardziej Cheryl Williams naciskała na śledczych, by szukali jej syna, tym bardziej para bała się obserwacji, podsłuchów i ukrytych kamer. Była przekonana, że jest cały czas śledzona, inwigilowana, a rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane i nagrywane. Doszło do tego, że przed każdą rozmową małżonkowie wzajemnie się przeszukiwali, aby mieć pewność, że żadne z nich nie podjęło współpracy ze śledczymi i nie nagrywa wyznań partnera. W końcu jednak Denise wpadła w bardzo specyficzny stan psychiczny, który, jak opowiadał Winchester, charakteryzował się tym, że wydawała się kompletnie odcięta od tego, co się stało. Nie słuchała wiadomości, nie śledziła doniesień prasowych,
tak jakby cała afera wokół zniknięcia Mike'a w ogóle nie dotyczyła jej pierwszego męża. Udawała, że to historia kogoś, z kim nie ma nic wspólnego. Wydawała się zresztą przekonana, że w sprawie już nic nigdy więcej się nie wydarzy. Dla niej jest więc zamknięta i tak czy inaczej nie ma sensu dłużej się nią gnębić. Trzeba iść do przodu, a najlepiej zapomnieć. W końcu zdawała się wierzyć, że kiedy ona opiekowała się swoim małym dzieckiem, jej mąż poszedł na polowanie, z którego nigdy nie wrócił, ale ona nie potrafi wyjaśnić dlaczego. W ten sposób grała sama ze sobą, ale w jakiś sposób jednak musiała sobie przecież poradzić z tym, że za zniknięciem Mike'a w rzeczywistości stoi jej obecny mąż, co spowodowało swego rodzaju jakby rozdwojenie jaźni. Z jednej strony starała się wierzyć w wypadek, z drugiej strony o to, co się stało, obwiniała Briana, który miał być jedynym winnym tego, że obecnie żyją jak w pułapce. W 2012 roku atmosfera zmieniła się już na dobre i do 2016 tylko się stopniowo pogarszała. Wówczas Denise złożyła pozew o rozwód, czego Winchester z całą pewnością się nie spodziewał. W zasadzie trudno wyjaśnić, dlaczego Denise tak postąpiła. Wiedziała przecież, że jej mąż wie o niej rzeczy, których ujawnienie złamie jej życie. Nie wiadomo, czy nie wierzyła, iż to zrobi, czy naprawdę wyparła ze swojej świadomości zdarzenia z poprzednich lat. Jej decyzja skończyła się atakiem Winchestera, który z kolei spowodował, że trafił on do aresztu i zaczął śpiewać. Uważa się, że wpływ na jego załamanie nerwowe miało więcej czynników niż tylko rozpad małżeństwa. W tamtym czasie okazało się, że jego syn znalazł w telefonie ojca kompromitujące zdjęcia pań, które trudniły się najstarszym zawodem świata. Chłopiec urwał kontakt z ojcem i zamieszkał z matką. Winchestera kompletnie to załamało, ponieważ marzył, aby być dla syna idolem, przyjacielem. Był do niego bardzo przywiązany i całe życie dbał o to, by mieli prawidłowe relacje. Tymczasem na dodatek u babci chłopca, matki Winchestera, zdiagnozowano nieuleczalną chorobę, która szybko zabrała ją z tego świata. To sprawiło, że zupełnie przestał już nad sobą panować i lawina zdarzeń ruszyła. Doprowadziło to do tego, że Denise Williams w wieku 48 lat została uznana winną postawionych jej zarzutów związanych z pozbyciem się swojego pierwszego męża, Mike'a Williamsa. Resztę życia miała spędzić w więzieniu. Tymczasem jej drugi mąż otrzymał immunitet, który chronił go przed karą. Wszystko oczywiście w zamian za zeznania i wskazanie miejsca, w którym znajdował się Mike. Adwokat kobiety stwierdził, że nie przyjmuje ona do wiadomości takiego wyroku, ponieważ jest niewinna i uważa, że ława przysięgłych wydała błędny werdykt. Zamierza się odwoływać, korzystając ze wszelkich możliwości, jakie przysługują osobie w jej sytuacji. Adwokat przekonywał, że jego klientka padła ofiarą osądu przez opinię publiczną, która od długiego czasu miała dawkowane informacje na temat sprawy Mike'a, co wzbudzało ogromne emocje i podsycało zainteresowanie sprawą, które w końcu sięgnęło zenitu. Tłum szukał winnego. Tym naturalnym stała się żona mężczyzny. Tymczasem to przecież ona tu była ofiarą. Najwyraźniej stary przyjaciel się w niej zakochał i postanowił zrobić wszystko, by ją zdobyć. Kiedy usunął rywala, droga była otwarta, a kobieta, która akurat była w bardzo trudnej sytuacji, łatwo dała się podejść. Niemniej jednak nikt w tego rodzaju wersję nie uwierzył. Tym bardziej, że dowodów wskazujących na winę Denise Williams było aż nadto. Okazało się nawet, że Katie Thomas, była żona Winchestera, współpracowała ze śledczymi i na ich prośbę rozpoczęła z Denise rozmowy na temat tego, co spotkało Mike'a. Co prawda Denise, oskarżona przez kobietę o spiskowanie w tej sprawie, nie przyznała się wprost, ale ani razu nie zaprzeczyła tym oskarżeniom, udając, że ich nie słyszy. Nie była w stanie powiedzieć swojej byłej przyjaciółce prosto w oczy, że jest niewinna i nie ma pojęcia, co stało się z pierwszym mężem. Nie chodziło więc nawet o to, co powiedziała, ale czego nigdy nie powiedziała.
W lutym 2019 roku Denise została skazana na dożywocie. Cheryl Williams była jedyną osobą w sądzie, która zechciała się zwrócić do publiczności. Uważała, że wyrok jest sprawiedliwy. Denise nie tylko zabrała jej syna i wiele lat życia, zdrowie, ale także wnuczkę, Ansley, córkę Mike'a i Denise. Dziewczyna zresztą otrzymała wszystkie aktywa zmarłego ojca i sumy ubezpieczeniowe, teoretycznie należne Denise. Matka oddała jej jednak te pieniądze, aby sama mogła uniknąć ścigania z jeszcze jednego paragrafu – za oszustwo ubezpieczeniowe. Jednak, by tak pozostało, Ansley nie może przeznaczyć pieniędzy na opłaty prawne związane ze sprawą swojej matki. Inaczej będzie winna państwu 150 tysięcy dolarów. Denise odsiaduje wyrok na Florydzie. Kochani, dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Was ciekawe, choć zdaję sobie sprawę, że również na pewno bardzo emocjonujące. Dodam może jeszcze, że kiedy Mike został znaleziony, śledczy bardzo się wzruszyli, bo zobaczyli na jego palcu obrączkę. Nosił ją do końca, ufał swojej żonie. Wierzył, że tworzą rodzinę. Jednak to ta osoba, dla której chciał poświęcić tak wiele, podwójnie go zdradziła. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Czy choć trochę wierzycie Denise, że była ofiarą całej tej sytuacji? Czy dopuszczacie w ogóle możliwość, że Winchester faktycznie sam to zaplanował i usunął rywala ze swojej drogi, a potem starał się wybielać i zrzucić winę na Denise, która według niego była mózgiem operacji? Adwokat kobiety do dziś tak właśnie twierdzi. Ta teoria nie ma jednak zbyt wielu zwolenników, ale kto wie, być może kobieta kogoś przekonała. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami, czekam na Wasze komentarze, zapraszam Was na Facebooka, Instagram, Spotify i SoundClouda. Bardzo Was zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i mam nadzieję, że na tym nie stracicie. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę. Polecajcie ten kanał, bo marzę, aby było nas tu coraz więcej. Dziękuję serdecznie moim patronom, życzę Wam zdrowia, ściskam mocno i do usłyszenia już niedługo.